Proszę Państwa, do opozycji się. Prowadzimy dalej sesję. Został przygotowany wniosek o włączenie projektu uchwały w trybie paragrafu 27 ust. 1 regulaminu dzielnicy 9 tryb nagły pod obrady sesji w dniu 18 marca 2014 roku. Na podstawie paragrafu 1 ust. 1 regulaminu dzielnicy 9 prosi się o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie powołania na przewodniczącego komisji do spraw informacji radnego Wiesława Eckerta pod obrady sesji w dniu 18 marca 2014 w trybie nagłym. Referentem projektu uchwały będzie przewodniczący Krzysztof Mucha. Podpisy projektodawców Renata Grotowska, radny Sajdera, Maciej Bała. Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Informacji odbytego dnia 18 marca 2014 o godzinie 19.15. Posiedzenie prowadzi przewodniczący Rady Dzielnicy Krzysztof Mucha. Stawia wniosek o powołanie na przewodniczącego Komisji do Spraw Informacji radnego Wiesława Eckerta. Tak, głosowanie za, 7, przeciw, 0, wstrzymujących się 1. Przygotowano projekt uchwały w sprawie powołania na przewodniczącego Komisji do Spraw Informacji radnego Wiesława Eckerta. Na tym posiedzeniu komisji zakończono, godzina 19.25. Protokół uchował Jan Pietras, podpisał Krzysztof Mucha. Projekt uchwały. Proszę Państwa, proponuję przegłosować włączenie do porządku obrad tego projektu uchwały z dostarczonymi dokumentami. Kto z Państwa jest za włączeniem tego punktu do porządku obrad? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został włączony do porządku obrad i pozwolę sobie przedstawić. Projekt przygotowany przez Komisję do Spraw Informacji. Uchwała numer, to numeracja wymieniona Rady Dzielnicy 9 Łagienki Bałkańskiej w sprawie powołania na przewodniczącego Komisji do spraw informacji radnego na podstawie paragrafów ustęp statutu dzielnicy Łagienniki Borek Pałęcki stanowiącego załącznik 9 do uchwały numer 67 przez 660 przez 96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia. Na podstawie paragrafu 14 ust. 1 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic Zjednolity Dzielnych Urzędów Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 roku numer 243 pozycja 3272 zmiany uchwała numer 45 łamane przez 1060 łamane przez 06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 roku oraz 60 numer 60 1107 łamane przez 06 z dnia 24 maja 2006 roku Rada Dzielnicy 9 Łagienniki Borek uchwała, co następuje. Paragraf 1. Powołuje się na przewodniczącego Komisji do Spraw Informacji radnego Wiesława Eckerta. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Mam pytanie. Tak. Uchwały. Wnioskodawcami były osoby
Projektodawcy Renata Grotowska i kto jest Wiktor Seidera, Maciek Bałek. A prowadzi pod obrady kto? Nie ma takiej nic. To jest sprawa nagła, która wymaga jednej czwartej składu rady. Jedna czwarta składu rady prowadzenia, a co innego jest uchwała. Wniosek obłączy nie projektu uchwały. No to jeszcze uzupełnimy wniosek. No, ale Państwo przeprocedowaliście coś, co już nie podlega tej procedurze. No nie, za szybko. Nie jest jednak odporu. Statut i no. Państwo, czy też powołujecie na statut? To się powołacie na statut, chyba wiedziałem, na który paragraf i punkt. Przerwa. Przerwa. Przerwa.